Pamiętam to, że nienawidziliśmy Adama Mickiewicza. Nienawidziliśmy, bo chodziłem do liceum Juliusza Słowackiego, imienia Juliusza Słowackiego, więc mieliśmy... Zawsze nas dopadała ta siła fatalna, czyli Słowacki był zawsze ten taki lepszy, a Mickiewicz to taki chuj z Litwy. Zresztą chyba Słowacki powiedział kiedyś takie słowa, tak mi się wydaje, że Adam, ja z chujami nie gadam. Dobrze, ja chciałem dzisiaj opowiedzieć historię. Historię o Adamie Mickiewiczu, naszym wieszczu, największym, najlepszym, najwspanialszym. Gościu, który zrewolucjonizował rynek hip-hopu w Polsce, który spowodował, że nagle wszyscy zaczęli rymować. Przychodzi taki Mickiewicz i mówi: ej, słuchajcie, mordy, ja wam pokażę, jak się kurwa rapuje. Elo! I w tym momencie wchodzą te 13 zgłoskowce, no i rozpierdala system, tam freestyle ze sceny, kurwa, Eminem to robi tak wow, 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 człowieku, wow. Jakbym to porównał do koszykówki, to on był takim LeBronem Jamesem. Motherfucker! I ten Mickiewicz Adam, który tam siedzi sobie w swoim takim gabinecie, bardzo możliwe, że przy tego typu biurku siedzi, takie mahoniowe, no takie drewno, z którego bardzo łatwo się wciąga kokainę. No i Mickiewicz tak siedzi i sobie myśli: o Jezus, co zrobić, żeby tego Słowackiego nie czytali? Bo to jest tak jak z youtuberami w tej chwili, nie? Że youtuberzy po prostu walczą o to, że nagle tego youtubera oglądają i tak dalej. I Mickiewicz miał dokładnie ten problem ze Słowackim. Że nagle się pojawia taki Słowacki i on robi jakiś tam content. I sobie Mickiewicz myśli: ja pierdolę, on żebrze o te suby jebany po prostu, nie? Więcej lajków zbiera pod każdym tym swoim postem. Jezu, ja pierdolę, sobie wyobraziłem teraz, jakby tam wtedy były posty w tym momencie na Facebooku. Co by się tam działo, jako tam by była rzeźnia, wydarzenie, jebać Słowackiego, by było 1500 osób, nie, 44 osoby by było, jakby Mickiewicz utworzył wydarzenie, to 44 osoby by się zapisały. Przychodzi wtedy Stanisław Morawski i tam siada u tego Mickiewicza, bo to jego taki ziomek, taki ziombel, po prostu przybijałem sobie piątkę, jeb. Bardzo mi się nie podoba, że mizerniejesz, że z każdą kolejną książką po prostu tak się suszysz, no to jesteś taki zasuszony, są same dislajki, w ogóle komentarze nieprzychylne. Może ci potrzebna jakaś dziewczyna? No i ten Adam tak: no nie, no może jakaś dziewczyna by się przydała tutaj, odmieniłaby tutaj moje jakieś oblicze, świeciłaby ostro w mojej bramie. Chłopie, patrz. Mam tutaj dla ciebie parę panien, takich na wydaniu. Wiesz, mam taką aplikację, Le Tinder, taka francuska aplikacja tutaj się pojawiła niedawno. Proszę bardzo, oto pierwsza, to jest Grażyna, a Mickiewicz już od razu... To jest Salomea, o Jezus, kurwa, to Mickiewicz już się w ogóle tam sobie przypomniał ten srebrny Salomei Juliusza Słowackiego. No tutaj mamy Żanetę, ale Żaneta ma tasiemca, to nie. No Adamie, no słuchaj, pozostaje ci tutaj taka... Celina! No ja tam tak patrzę. A tamten mówi: no dobra, no to wszystko ustawione, stary, no to nie ma sprawy, no to jakby wiesz, lecimy z tematem, kurde, ja tutaj cię zapoznam, elo, w ogóle narka się ma i tak składa mi suwersę i wychodzi. I Mickiewicz tak sobie siedział i stwierdził: a wyjebane, wyjebane, wyjebane mam. Tak zaczął sobie śpiewać piosenkę Tedego, bo on już znał słowa wtedy, bo Mickiewicz jest wielkim wieszczem, więc on zna słowa wszystkich hip-hopowych piosenek tak naprzód, nie? No i dobra, no i tak minęło trochę czasu. No i tak Mickiewicz w pewnym momencie tak sobie tak myślał, a tak intensywnie myślał i nagle tak osknął się, patrzy, a obok niego ta Celina, nie? Siedzi i mu nawija po prostu. No słuchaj, wiesz, tutaj... Nie, czekajcie, Celina, nie, jak Celina, to musi mieć... No słuchaj, Adamie, tutaj mam... Dziękuję ci bardzo, że mnie zaprosiłeś tutaj. Ja się bardzo cieszę, że ty mnie chcesz za żonę i w ogóle tutaj ja już zaplanowałam ślub 22 lipca, data przez Boga wyznaczona, a bez Boga to ani do proga. I tutaj moja rodzina już przyjeżdża, kuzynkę załatwiłam, na, nie wiem, może sam Niemcewicz mnie tam poprowadzi, czy ktoś tam, znaczy ja bym wolała, żeby to był Popek, ale no ale Popka jeszcze nie ma, Popek jeszcze nie żyje, więc Popek mnie nie poprowadzi. I ten Mickiewicz w tym momencie tak: co? Tak próbuje zaprotestować. Ona: nie, dobra, ja wiem, ja ty masz swoje sprawy, Adamie, ty sobie tu zostań, ja idę teraz na przymiarki, bo ja muszę sobie tam przymierzyć, żeby moja spódnica była, wiesz, gryka jak śnieg biała. I on
No tak zażartowałam, tak zanotował w głowie. Gryka jak śnieg biały, dobra, i zapisuje jebany, nie? I już ma jakby inspirację, bo się inspirował tak jakby tym wszystkim, co się dzieje dookoła niego. Troszkę przeskoczymy do przodu, bo przeskoczymy na tego 22 lipca 1834 roku, kiedy dochodzi do tego wesela. To wesele odbywa się w kościele świętego jakiegoś gościa. No i stoi ta Celina i tak kurwa rozmawia z tymi druhami, tymi różnymi ludźmi i tak dalej. I mówi, gdzie jest ten Adam? Podchodzi do niej jeden koleś i mówi, wiesz co, Celina? A może on wpłynął na czystego przestwór oceanu? Nagle akcja przerzuca się do parku, w którym siedzi Adam. I o dziwo, nie siedzi w krzakach, żadnych swojej tam dzięcieliny pały nie pokazuje nikomu jeszcze. Siedzi sobie po prostu kulturalnie na ławce w parku i tak duma. A gdyby jeszcze tam na końcu tak było, że ten pan Tadeusz, że on idzie i bierze ślub. I potem poloneza tańczą. Ale wymyśliłem. O ja jebie, ale jestem zajebisty. Słowacki się zesra, kurwa, szmaciarz. Nieudolny, jebany, coś. O kurwa, ślub. O chuj! Ślub! I nagle strzała, kurwa, zaczyna zapierdalać. Ale zapierdala po prostu jak Uwe Boll, nie Uwe Boll, kurwa. Usain Bolt, zapierdala jak Usain Bolt, jak Carl Lewis, jak Ben Johnson na kokainie. Zapierdala po tych, kurwa, wertepach. Przeskakuje jedną przeszkodę, drugą przeszkodę, przeskakuje rzekę, kurwa, praktycznie. Staw taki cały przeskakuje i to nie był Leopold Staw, bo to był pozytywizm, nie? I przeskakuje, dobiega, kurwa, do domu i... I wbiega do mieszkania. Siłuje się z tym zamkiem, niejednokrotnie, umówmy się, Adam Mickiewicz niejednokrotnie polerował gałę, ale w tym wypadku wypolerował ją po prostu tak strasznie, że aż bąbli dostał na wnętrzu dłoni i wypolerował tę gałę i nic, nie otwiera się. Nie wiadomo, o co chodzi. Nagle sobie przypomina, o ja pierdolę, jak ja jestem głupi. Celina klucz wzięła i tak zawodzi, tak. I zaczyna śpiewać piosenkę w tym momencie i tam ale sobie przypomina, kurwa, ślub, dobra, chuj, zbiega na dół, a tam na dole jego kolega, wydawca, i teraz za chuj nie pamiętam, jak on się nazywał, przypomnijcie mi. Eustachy. Nazywał się Eustachy i chuj był ten Eustachy, no tyle można powiedzieć. Zresztą w słowie Eustachy chyba jest chuj, nie, jeżeli jakiś anagram zrobimy. Eustachuj. No może być Eustachuj. No w każdym razie on wchodzi do tego Eustachego, do tego chuja wchodzi i mówi mu tak, Eustachy, słuchaj, no jestem w kropce. A Eustachy tak patrzy na niego i mówi, no Adam, no widzę, że w kropce, ale to, człowieku, o co ci chodzi, nie? Znaczy, ślub masz, no nie, no ja wiem, no musimy się zbierać na twój ślub, nie? A on, no tak, ale ja się do domu dostać nie mogę. A on, no i co? No i gówno. Co? Nic. I taka rozmowa, i taka minuta ciszy była taka, no może nie minuta ciszy, może 5 sekund ciszy było między nimi. No Eustachy, słuchaj, gdybyś ty mógł mi jakiś elegancki frak pożyczyć, coś, bo nie mogę wyglądać jak jakiś obdartus, łap serdak. I ten Eustachy mówi, ty, ale wiesz co, mordo, nie? Mordziaty, ale ja mam na sobie po prostu to, co mam na sobie, no to mam na sobie. No w czym ja, kurwa, pójdę na ten twój ślub, nie? A on mówi, no nie wiem, jakoś ci się odwdzięczę, no, nie wiem, czy widziałeś, jak tam na górze polerowałem gałę. On mówi, no Eustachy, no nie widziałem, no sorry, no ale wiesz co, nie wiem, czy mnie to zachęca jakoś, stary, no. Ale wiesz co, dobra, jesteś moim kumplem, ziomblem, w ogóle elo, w ogóle składam misówce po raz kolejny, to masz ten mój garnitur, czy tam frak, a ja sobie ubiorę co innego, nie, jakiś tam dres, w dresach pójdę, nie. I poszli na to wesele. Wule wuku szeawek mua sesła, coś tam powiedział ten ksiądz. Nagle okazuje się, że Adam tak nagle patrzy, a tu kurwa szóstka dzieci. Obok, na nocniku, siedzi Staś, Władek, czy nie wiem, Brajanek. Siedzi ten Brajanek na tym nocniku i ten Brajanek...
zaczyna się drzeć po prostu i Mickiewicz tak, tak siedzi i po prostu tak drapie tak do krwi, że mu tak się łamią paznokcie, tak drapie do krwi ten stolik, na którym siedzi. No i on sobie myśli, Jezus Maria, gdybym ja wrócił do tych lat, mogłem zostać w tym parku. I tak wzdycha i mówi, a chuj, list napisze. Do Franciszka Malewskiego. Drogi Franciszku. I w tym momencie tniemy, bo przechodzi się do następnej sceny. Jest następna scena, a w następnej scenie mamy Franciszka Malewskiego wraz z małżonką. Siedzą sobie w salonie. Droga małżonko, nie uwierzysz, napisał do mnie mój szwagier Adam. Otóż Adam napisał tak. Drogi Franciszku, z tęsknotą wracam do tych pól malowanych zbożem rozmaitym i tak sobie myślę, gdzieś tam sobie myślę, że on popełnił błąd, aczkolwiek małżeństwie u mnie jest bardzo super. I Franciszek wtedy tak mówi, no Helenko, zobacz jak im się tam dobrze powodzi, jak oni się super rozumieją. Ech, gdybyśmy my też tak mieli, a nie to co zwykle boli cię głowa, czy też masz omszałą pochwę, więc cóż moja droga, może kiedy indziej będziemy tacy jak Adam. I tak się skończyła przygoda Adama Mickiewicza. Drunk History. Pół litra historii. W czwartek o 22:00 w Comedy Central.